I witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makindosze, przed wami kolejny materiał wideo z serii Retroplay z gry Rayman 3 na Game Boy Advance, ogrywany oczywiście na konsoli Nintendo Wii U. I moi drodzy, będzie to prawdopodobnie ostatni materiał wideo, nie prawdopodobnie, tylko na pewno będzie to ostatni materiał wideo z tejże gry. No i przed nami wyzwanie Lumków, tudzież wyzwanie Tinksów, ponieważ nie zgadzam się, aby nazywać te wspaniałe żółte tegesy lumkami, bo to nie są, moi drodzy, lumki najzwyczajniej w świecie. To są Tinksy. I moi drodzy, witajcie w poziomie, który bardzo, ale to bardzo lubi znęcać się nad graczami. Z tego prostego względu, że mamy tutaj, wiecie co zrobimy, w pierwszej kolejności zresetujemy się do 3 żyć, bo będą nam one tutaj potrzebne. Ogólnie rzecz biorąc, jest to poziom, który ja dość dobrze pamiętam, ponieważ bardzo długo nie potrafiłem go przejść. I to jest jedna z tych, że tak powiem, miejscówek, która najzwyczajniej w świecie zostaje wam w pamięci, takiej, wiecie, pamięci gracza. Dlaczego? Ponieważ ten poziom jest niezwykle, ale to niezwykle nie fair w stosunku do nas graczy. I wynika to głównie z tego, że mamy tu masę mechanik, które pojawiają się po raz pierwszy, jak na przykład to, co przed chwilą mieliśmy. To znaczy w określonym czasie musimy rozbić tą super wytrzymałą ścianę, a następnie jeszcze zeskoczyć z tej spadającej platformy. Tak samo tutaj musimy w odpowiednim momencie uderzyć to wszystko, żeby najzwyczajniej w świecie, no, to nie było z tym jakiegoś większego problemu. Ogólnie cały ten poziom jest poziomem takim bardzo, nie tyle endurance powiedziałbym, co poziomem wykorzystującym wiele mechanik, które w normalnej rozgrywce się nigdy nie pojawiły, ale połączone ze sobą to tym bardziej nigdy się nie pojawiły. Na całe szczęście poziom jest diabelnie krótki, tak jak widzicie, i bardzo szybko jesteśmy w stanie przez niego przejść. Wow, poszło o wiele lepiej niż bym się spodziewał. I kolejna sprawa, jeżeli chodzi o trudność tego poziomu, bo powiecie, dałeś sobie radę i tak bardzo szybko przeszedłeś ten poziom. Wynika to głównie z tego, że pamiętam ten poziom dość dobrze, tak jak niektórych poziomów w tej grze absolutnie nie pamiętam, że one się pojawiały, tak ten poziom i na przykład poziomy, gdzie jeździmy tym naszym samochodzikiem, czy też butem Raymana, pamiętam bardzo dobrze, bo to są poziomy, które długo się człowiek z nimi męczy, i one zostają gdzieś tam z tyłu pamięci. W momencie, kiedy się do nich dochodzi, nagle gdzieś tam jakaś szufladka w głowie się otwiera i mówi: aha, to jest ten poziom, przygotuj się na wszystko, co najgorsze. Kolejna sprawa jest taka, że to, o czym wspominałem ostatnio, niestety, ale w tej grze jest dużo ograniczeń wynikających właśnie z tego, w jaki sposób przygotowana jest ta gra, czyli mamy tutaj ograniczenia silnika gry. Twórcy doskonale o tym wiedzieli i ten poziom jest takim idealnym przykładem wykorzystania tych właśnie wszystkich problemów, czy też nie tyle problemów, co ograniczeń silnika gry. I mogło to wyglądać, że poszło mi mega łatwo i w ogóle i w szczególe, ale jeżeli wy w to zagracie, możecie mieć spore problemy. Dlaczego? Większość z elementów, które tam mamy, czyli na przykład rozbicie platformy, rozbicie ściany super pięścią Raymana, kiedy stoicie na platformie, która spada. Co dzieje się według silnika gry w momencie, kiedy zaczyna platforma spadać, a wy nadal na niej jesteście? Wy również zaczynacie spadać, wpadacie w tą animację spadania i nie możecie już nic zrobić, nie możecie podskoczyć ani nic z tych rzeczy. Przy czym macie dokładnie tyle czasu, żeby rozbić tą ścianę, że musicie od razu po wylądowaniu zacząć ładować waszą pięść i w momencie, kiedy pięść już od razu się naładuje, musicie nią rzucić. Nie możecie się spóźnić ani o jedną klatkę, bo w przeciwnym razie spadniecie razem z platformą. To jest jeden tylko z przykładów i mówię,
twórcy dobrze wiedzieli, co robią, dobrze znali ograniczenia swojego silnika i wykorzystali je właśnie, żeby stworzyć to definitywne, ultimatywne wyzwanie. Ale to już za nami. Jeżeli będziecie sami podchodzić do tej gry, pamiętajcie o tym poziomie i pamiętajcie o tym, o czym powiedziałem przed chwilą. A jeśli szczególnie gracie w tą grę w 60 klatkach, tak jak ja, to macie o wiele mniej czasu, niż mogłoby się wam zdawać. Jeżeli możecie zagrać na oryginalnym hardware'ze, czyli na Game Boy Advance, albo będziecie wykorzystywać emulację do zagrania w tą grę, to po pierwsze spytam się was, dlaczego ta gra, a nie inna, są o wiele lepsze gry z Raymanem na Game Boy Advance niż ta. A druga sprawa będzie taka, że włączcie ogranicznik klatek, żeby gra działała w oryginalnej ilości klatek, która jest dostępna na Game Boyu Advance, a nie w 60 odlokowanych klatkach, bo może się to po prostu źle dla was skończyć. O, witam pana Gorgolota, czy jak się tam pan nazywał. Robot, z którym musimy walczyć pod koniec Raymana dwójki, moi mili. No i pojawia nam się również tutaj w Raymanie trójce na Game Boy Advance, czyli w Raymanie dwójce na Game Boy Advance, można by było powiedzieć. No i nie jest to jakaś specjalnie odkrywcza walka, tak jak może już zauważyliście. Nie jest to jakaś specjalnie trudna też walka do czasu. Ponieważ ta walka, tak jak już napomknąłem w poprzednim materiale wideo, najzwyczajniej w świecie ma więcej niż jedną fazę. I niestety, tak jak pierwsza faza jest jeszcze znośna, tak w czasie drugiej fazy, moi drodzy, jeden cios równa się natychmiastowa śmierć ze strony naszego bohatera. Więc najzwyczajniej w świecie musicie troszeczkę uważać na to, co będzie się działo. I teraz z tej strony pewnie coś do nas nadleci. Nawet z dwóch stron coś do nas nadleci. Bardzo się z tego powodu cieszę. Ogólnie też nie zważajcie na to, jakie ruchy wykonuje w tym momencie, kiedy ja gram nasz drogi brzytwobrody swoim robotem. Z tego prostego względu, że moi drodzy, to jest randomizowane. I najzwyczajniej w świecie za każdym razem, kiedy podejdziecie do tego poziomu, jest troszeczkę inna tutaj pattern, czyli inaczej te rzeczy tutaj pojawiają. I gwoli ścisłości, to co przed chwilą zobaczyliście, ta wspaniała rakieta, tak, ta rakieta i w ogóle wszystko, co znajduje się w tej sekcji, tej walki, czyli w drugiej fazie tej walki, najzwyczajniej w świecie zabija was na jeden cios, więc najzwyczajniej w świecie przygotujcie się na to, że no najzwyczajniej w świecie może wam troszeczkę ta sekcja zabrać czasu, szczególnie, że nie macie nigdzie checkpointów, więc najzwyczajniej w świecie no nie pozostaje wam nic innego, jak tylko i wyłącznie postarać się ten poziom przejść, też tą sekcję tego poziomu przejść. I uwierzcie mi, jest to o wiele trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Głównie z tego też względu, że w momencie, kiedy pojawia się Gorgoroth i stoi on po jednej stronie ekranu, to ta część ekranu, na której on się znajduje, dla was to jest ściana. Nie możecie jej dotknąć, ponieważ wysadzicie się najzwyczajniej w świecie. Troszeczkę nie jest to przemyślane, moim zdaniem, ze strony autorów, że w taki sposób jest to zrobione. Tak jak ściana, gdzie naszego drugiego brzytwobrodego w swoim robocie nie ma. Jest po prostu ścianą, od której nasz mały pojeździk, w którym jest Rayman, jesteśmy w stanie się od niej odbić, kiedy do niej dolecimy. Plus pamiętajcie, ten pojazd zawsze się porusza, więc najzwyczajniej w świecie nie ma czegoś takiego, że staniecie tym pojazdem w miejscu. To słuchajcie, najzwyczajniej w świecie musicie się przygotować na pewne rzeczy. Teraz jedna rzecz, którą pamiętam z tej walki, to, że właśnie zostaniemy zaatakowani tymi ogniami z dwóch stron. I spadające bomby teraz będą.
Tak, moi drodzy. Spadające bomby i musimy spadać z tej strony. Z tego względu właśnie. I udało się, uff. Wiecie, jak się cieszę, że udało się to zrobić za... Dobra, za którymś podejściem, ale udało się ostatnie wystrzelenie tych rakiet ze strony Brzytwobrodego zrobić za pierwszym razem. Ponieważ gra... No, twórcy starali się nas zaskoczyć i Brzytwobrody wystrzeliwuje dwie rakiety, przy czym druga ma o wiele krótszy czas odliczania niż ta pierwsza. I najzwyczajniej w świecie jest was w stanie uderzyć. Co gorsza, jeżeli uderzy was w momencie, w którym ta pierwsza rakieta uderza w Brzytwobrodego i w Gorgolota, to musicie powtarzać całą tą sekwencję walki od nowa, najzwyczajniej w świecie. Dlaczego? Ponieważ błędy w zaprogramowaniu. Ponieważ gra nie odczytuje tego, że Gorgolot został pokonany do momentu, kiedy nie rozpocznie się animacja. Najzwyczajniej w świecie. Jeżeli ta animacja wam się nie rozpoczęła, że on spada i rozbija się, to nie skończyliście jeszcze poziomu. Nie została wzniesiona flaga na zakończenie tej walki i rozpoczęcie tego, co mamy tutaj przed sobą. Czyli finału tej gry tak właściwie. Gdzie dowiemy się, że moi drodzy, Globox wypluł czarnego luma, o którym słyszeliśmy raz, a potem już absolutnie o nim w ogóle nie słyszeliśmy, co jest w ogóle śmieszne, bo niby jest to Rayman 3, a jest to po prostu jakiś randomowy czarny lumek. To nie jest nawet André, moi drodzy. O, tatuś wrócił do... Tatuś wrócił i Rayman też wrócił. I w taki oto właśnie sposób tatuś dał radę przestraszyć czarnego luma. Po prostu przestraszyć czarnego luma, żeby uciekł. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Ehem. A? O tak, prawie zapomnieliśmy. Rayman również, prawie zapomniałem. To, tak jakby tą historię, to wszystko co przeżyliśmy, opowiadał Globox. O tak, prawie zapomniałem. Rayman również pomógł mi, troszeczkę mi pomógł. Mogłoby to zająć się o wiele więcej, w sensie pokonanie tego czarnego luma, mogłoby zająć o wiele dłużej bez jego pomocy, w sensie bez pomocy Raymana. Wspaniała robota, tatuśku. Widzieliśmy, że dasz radę to zrobić. To nie mówi Rayman, tylko mówią dzieciaki Globoxa. Niech was nie zwiedzie to, co widzicie przed sobą najzwyczajniej w świecie. I to, moi drodzy, jest koniec naszych przygód z Raymanem 3 na Game Boya Advance. I zacznę najpierw od tego, jak oceniam tą grę. Moi drodzy, ta gra nie jest zbyt dobra, nawet jeżeli byśmy wzięli pod uwagę, że jest to port Raymana 2 na Game Boya Advance. Pomijając tą zmianę, że jest to Rayman 3. To nie jest zbyt dobra gra. Jest bardzo dużo rzeczy, która ta gra robi źle. W tym sensie, że najzwyczajniej w świecie ma ze sobą po prostu problemy. Problemy są już po stronie kodu tej gry. I najzwyczajniej w świecie tą grę oceniam bez pryzmatu oczywiście żadnej nostalgii, jak zwykle to tutaj robię. Tą grę, słuchajcie, oceniam na 65 na 100, tudzież 65%, tudzież 6,5 na 10. No albo, jak niektórzy powiedzą, ocenę 6 plus na 10 możliwą. No i co ja wam mogę tutaj jeszcze najzwyczajniej w świecie dodać? No, ogólnie rzecz biorąc, jak odbieram tą grę? Są o wiele lepsze gry na Game Boy Advance. Jeżeli chcecie zagrać w dobrego Raymana 3, który nie jest dziwną algamacją Raymana 2 i Raymana 3, tudzież po prostu dodaniem pewnych elementów z Raymana 3, żeby powiedzieć, że jest to Rayman 3, jak to Ubisoft powiedział. I pamiętając nawet o tym, że ta gra powstawała i została zaprezentowana po raz pierwszy włodarzom z Ubisoftu jako Rayman 2 na Game Boya Advance. A później, z racji tego, że nie miano gry na Game Boya Advance w momencie, kiedy wychodził Rayman 3 na wszystkie pozostałe platformy, zdecydowano się w ostatniej chwili na to, żeby Ludifactory dokończyło swój
to, co zaprezentowano wcześniej jako prototyp Raymana 2 na Game Boy Advance, pozmieniało parę rzeczy, dorzuciło parę innych rzeczy i stworzyło z tego port Raymana 3 na Game Boya Advance, co jest absolutną wielką głupotą i tylko tej grze wyszła na szkodę. Jeżeli chcecie rzeczywiście zagrać w prawdziwego Raymana 3 na Game Boya Advance, to zagrajcie w Rayman Hoodlum's Revenge, który jest grą platformową z rzutu izometrycznego. Powiecie, jakim sposobem, ale dajcie mi tutaj wytłumaczyć. Jest to gra z rzutu izometrycznego, która powstała po sukcesie Spyro na Game Boya Advance, który również był platformówką z rzutu izometrycznego. Dodatkowo, tak ogólnie rzecz biorąc, patrząc nawet przez ten pryzmat, to wiele lepszą grą z Raymanem w tytule na Game Boya Advance jest nieszczęsny Rayman 1, który pomimo tego, że jest hardkorowy, jest najbardziej hardkorową edycją Raymana z wszystkich wersji Raymana 1, jakie wyszły na dowolną inną platformę, to powiem wam, że pomimo tego, to w dalszym ciągu jest o wiele przyjemniejszą grą od tego, co zostało zaprezentowane tutaj. Masę ograniczeń ze strony silnika tej gry, które sprawiały, że momentami rozrywka staje się po prostu bardzo frustrująca. W tym również hitboxy, które nie do końca działają tak jak powinny. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o hitboxach przeciwników oraz przeszkadzajek, które mają nam zrobić krzywdę, ale również hitboxach na przykład lian, na przykład elementów, które mamy używać, czyli przycisków i tak dalej, i tak dalej. To wszystko niestety jest na duży minus. Na plus za to muzyka. Tylko ogólnie rzecz biorąc, jak ocenić tutaj dobrze muzykę, która miała być w tej grze, skoro nie ma tu ani jednego oryginalnego tuna. Nie mamy tutaj żadnej oryginalnej ścieżki dźwiękowej. Cała ścieżka dźwiękowa jest po prostu zdigitalizowaną 16-bitową, jeżeli dobrze mówię, wersją całego soundtracka, czy też wybranych utworów z soundtracka z Raymana 2. Jest bardzo dobrze zrobiona i muzyka naprawdę dobrze pasuje do tych poziomów, ale z tego względu, że jest to muzyka z Raymana 2, ze starszej gry z Raymanem w tytule, i najzwyczajniej w świecie, jeżeli zagraliście chociaż dwa razy w Raymana 2 na obojętnie jakiej platformie, to rozpoznacie tą muzykę, ponieważ muzyka jest na tyle przaśna, na tyle cudowna, że najzwyczajniej w świecie jest bardzo łatwo rozpoznawalna. Kolejna kwestia jest taka, że ta gra niestety przez tą decyzję Ubisoftu, nie przez decyzję Ludifactory, czyli twórców tej gry, stoi w rozkroku. Nie jest ani Raymanem 2, ani Raymanem 3, tak jak mówiłem, to działa bardzo mocno przeciwko tej grze. Kolejna sprawa, level design. Niektóre poziomy zachwycają i naprawdę są bardzo, bardzo fajnie zrobione. Nie ma w nich jakichś kryptycznych skoków wiary, ani niczego w tym stylu. Ale zaraz obok tego typu poziomów mamy poziomy, które są kryptyczne, właśnie zawierają skoki wiary, zawierają chamsko ukryte tingsy, zawierają dziwne umieszczenie platform, które nie powinno się zdarzyć, elementy, które wcześniej platformami nie były, nagle stają się platformami, czy też występami skalnymi w tym wypadku. No, czegoś takiego nie powinno być. Jeżeli mówimy o jakimś stałej, która ma nam definiować, jak ta gra wygląda, to nie można w jednym momencie powiedzieć, że ten element otoczenia nie jest platformą, żeby po minucie, dwóch powiedzieć, że teraz ten element jest platformą, ale tylko w tym jednym i tym jedynym miejscu. Czegoś takiego nie powinno być. Kolejna sprawa, odtwórczość. Niestety, ale dużo poziomów jest tutaj odtwórczych i nie mówię tutaj o poziomach stricte platformowych, ponieważ zauważcie, że dwa razy ścigamy się na tym wspaniałym bucie, dwa razy również używamy naszego, czy też przy pomocy naszego przyjaciela Sama, surfujemy po bagniach bełgniaczki. Tylko pytanie, dlaczego te bagna nazywają się bagnami bełgniaczki z Raymana 3, skoro ani razu w tej grze nie zostaje wspomniana właśnie Wiedźma Beogniaksa. No, wynika to z tego, że po prostu trzeba było to jakoś połączyć z Raymanem 3, więc po raz kolejny mamy ten właśnie problem. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli podejdziecie do tej gry, jeżeli będziecie chcieli ją sami przejść, to wejście ją z takim dość dużym dystansem. To jest dobra gra platformowa, w której jest sporo złych decyzji. I te decyzje ciągną tą grę niestety dość mocno na dno. A szkoda, ponieważ najzwyczajniej w świecie mogła ta gra być o wiele,
wiele lepszą grą, co zresztą udowodniono na Game Boy Advance. Niektórzy tu pewnie powiedzą Macintosh, ale tak będąc w ogóle ludzkim i odczepiając się od tego, że to jest Rayman 2 w skórce Raymana 3, czy też Rayman 3, który tak naprawdę jest Raymanem 2, to co możesz tam tutaj jeszcze powiedzieć o tej grze jako platformówce? Pod kątem, moja ocena również tutaj jest wydana z tego względu, pod takim kątem, że jest bardzo, ale to bardzo dużo platformówek na konsolę Nintendo Game Boy Advance. I nie mówię tu o first party, czyli grach od Nintendo. Ja mówię tutaj o grach tworzonych przez studia zewnętrzne. Świetny jedna albo nawet dwie gry z naszym wspaniałym Yamrajem Crashem. Przeciętne gry ze Spyro, ale też jedna z lepszych gier Spyro, która jest w rzucie izometrycznym. I wielokrotnie Game Boy Advance udowadnia, że podejście do platformówki jako dwuwymiarowej gry na Game Boy Advance nie do końca się sprawdza. Zostawmy to tym, którzy wiedzą o wiele lepiej, jak robić na tej platformie platformówki. Zostawmy to Nintendo, a my spróbujmy czegoś innego, czegoś zupełnie innego. I właśnie na podstawie tego również ta ocena musi być wystawiona. Dlatego taka, a nie inna ocena, moi drodzy. Druga sprawa jest taka, już porównując znowu do innych gier, które na Game Boy Advance wyszły, Crash daje nam to samo, co jego duże odpowiedniki na pozostałych platformach. Więc najzwyczajniej w świecie, dlaczego nie może tego zrobić Rayman 3? No bo po prostu gra nie została przygotowana w należyty sposób. Chcecie lepszą grę z Raymanem w tytule, która również jest dwuwymiarową platformówką? Proszę bardzo. Rayman Raving Rabbids, moi drodzy, który o dziwo jest mega dobrą platformówką na tym samym silniku, który widzieliście tutaj, tylko że miano o wiele więcej czasu, aby dopracować ten silnik oraz żeby dopracować tą grę, przez co błędy, które czasami widujemy w tej grze, w Raymanie Raving Rabbids najzwyczajniej w świecie nie występują. Oczywiście Raymanie Raving Rabbids na Game Boy Advance. No i moi drodzy, ostatnia rzecz to przyjemność z rozgrywki. Gra jest bardzo fajna, o czym wielokrotnie mówiłem, że to jest świetna platformówka, ale niestety przez decyzje niektóre twórców i przez to, że postawiono na to, że mają niektóre poziomy być wyzwaniem dla gracza, zamiast stworzyć wyzwanie, które jest prawdziwym wyzwaniem wymagającym zręczności, wymagającym przemyślenia pewnych kwestii ze strony gracza, twórcy postanowili postawić tutaj na stworzenie wyzwań, które wynikają z ograniczeń ich własnego silnika, na którym działa ta gra. Takie coś po prostu nie powinno się zdarzyć i to również rzutuje na ostateczną ocenę tej gry. I co ja wam mogę powiedzieć? Polecam wam zagrać samemu w tą grę, żeby zrozumieć niektóre z moich zarzutów. Jeżeli graliście w tą grę i uważacie, że jest to za wysoka albo za niska ocena, możecie śmiało również napisać, słuchajcie, to w komentarzu. Ponieważ z miłą chęcią przeczytam, jak wy uważacie, że ta gra się nie tyle, że nawet zestarzała, bo ta gra się dobrze zestarzała. Tutaj to jest rzecz, o której zapomniałem powiedzieć i z którą muszę się zgodzić, że z wieloma innymi osobami, że ta gra się dobrze zestarzała, pomimo tego, że została wydana na konsolę przenośną, pomimo tego, że jest to dwuwymiarowa platformówka i jest o wiele więcej lepszych dwuwymiarowych platformówek od tamtej pory, to ta gra zestarzała się dość dobrze. Zestarzała się z godnością, ale również zestarzała się, no, należycie, tak jak powinna się zestarzyć. Nie ma tutaj jakichś, nie wiadomo jakich, archaizmów. No i cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że kolejna seria Retro Play wam się podobała. Zachęcam was do pozostawiania po sobie komentarzy, ponieważ ja wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości. Najczęściej odpowiadając wam po prostu komentarzem na komentarz. Fajnie było móc powrócić do Raymana 3 na Game Boya Advance, ale jeśli mam być szczery, ze wszystkich Raymanów, które ogółem wyszły, nie mówię tutaj o Raymanie 3, ale ogółem ze wszystkich Raymanów, które wyszły, to mogę szczerze przyznać, że jest to moja najrzadziej odwiedzana wersja Raymana, czy też najrzadziej odwiedzana przygoda, z tego prostego względu, że najzwyczajniej w świecie ta gra powoduje momentami zbyt dużo frustracji względem fanu, który momentami też oferuje. Dość dużej ilości fanu, której oferuje, ale niestety jest to nie tyle równoważone, co jest to przewyższane momentami przez takie frustrujące elementy w tej grze, które
istnieją tylko po to, żeby wkurzyć gracza i wynikają właśnie z perfidnego działania ze strony twórców, jeżeli mogę tak to określić. Zagrajcie sami, jeżeli już graliście, to tak jak już mówiłem, możecie śmiało wypowiedzieć się na temat tego, czy moja ocena była zbyt ostra albo była zbyt łagodna. No i cóż, moi drodzy, miło było zagrać w tą grę. Miło było również ją skończyć. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę, za to, że byliście przez całą tą serię ze mną. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!